Cześć, Howard, jak leci? W porządku. Pierwsza próba zamachu na prezydenta Forda zdarzyła się 18 dni temu. Wczoraj w San Francisco doszło do nowej. Pomimo dwóch zamachów, pan Ford oświadczył, że nie będzie więźniem prezydenckiego gabinetu. Naród amerykański to dobry naród. Zarówno demokraci, niezależni, republikanie, jak i wszyscy pozostali. Nigdy nie skapituluję. Tak samo, mam nadzieję, jak inni obywatele. Dwójka, wchodzisz. Panie i panowie, chcę poinformować, że za dwa tygodnie odchodzę z programu, ponieważ uzyskuję niskie oceny. Dla mnie ten program był jedyną rzeczą trzymającą mnie przy życiu. Postanowiłem więc się zabić. Za tydzień podczas tego programu strzelę sobie w łeb. Reklamówka za 10 sekund. Włączcie telewizory w przyszły wtorek. Specy od reklamy będą mieli dość czasu, by nadać temu odpowiedni rozgłos. Zajście. Słyszałeś? Co? Howard powiedział, że w przyszły wtorek strzeli sobie w łeb. O czym ty gadasz? Nie słyszałeś? Howard powiedział, że zabije się w przyszły wtorek. Co to ma znaczyć? Miał zapowiedzieć program Rona Nessena. Powiedział, włączcie telewizory w przyszły wtorek, zabije się. Co się dzieje u diabła? Właśnie powiedział, że zamierza strzelić sobie w łeb. Co się tam do cholery dzieje? Nie słyszę. Wchodzimy za 11 sekund. Howard, co ty wyprawiasz? Szajba ci odbiła? Zdejmijcie go. Zabierz te pieprzone łapska. Wyłącz dźwięk, sukinsynu, przecież to idzie na żywo. Prosimy nie regulować odbiorników. Lou, można opróżnić hol na parterze? Tam jest chyba setka ludzi. Są reporterzy wszystkich stacji. Ledwie przeszedłem. Jest coś dla mnie? Na razie nic. Jest Frank Hackett. Było ponad 900 telefonów ze skargami na niecenzuralne teksty. Znów ABC. Chcą to nagranie. Powiedz, by się odpieprzyli. Jesteś zawieszony. Chcę pogadać. Kto zastąpi Billa? Sprowadzimy Snowdena. Zobaczmy, jak to potraktowały inne sieci. Howard Beale przerwał dziś swój program i oświadczył, że zamierza się zabić. Do niezwykłego wydarzenia doszło dziś podczas programu sieci UBS. Co robimy? Pod koniec programu Holloway złoży krótkie oświadczenie, że Howard miał ostatnio ciężkie przeżycia osobiste. Na drugiej linii mam Howarda. Przełącz. Max jest na czwórce. Daj mi szansę. Przestań. Chciałbym wejść na wizję tylko na chwilę. Pożegnam się i przekażę program Jackowi Snowdenowi. Spędziłem w tej sieci 11 lat. Nie chcę odchodzić jak błazen. To będzie prosty, wyważony tekst. Możecie go sprawdzić. To może zdjąć odium z całej sprawy. Co ty na to? Zgoda? Ale ani kropli alkoholu. No booze. Podejdź trochę. Dobra. Dziennik wieczorny UBS prowadzi Howard Beale. Good evening.
Dobry wieczór. Mamy dziś środę, 24 września. To mój ostatni występ przed kamerami. Wczoraj oświadczyłem, że chcę popełnić na waszych oczach samobójstwo. Był to akt szaleństwa. Powiem wam, jak do tego doszło. Ja mam już po prostu o czym truć. Wyłącz go. Zostaw. Skoro chcę odejść w taki sposób, to niech tak będzie. Naprawdę zabrakło mi już tych cholernych bzdur. Nie wiemy, po co przyszliśmy na świat i nie mogąc nic wymyślić, uciekamy się do bójdy o Bogu. Nie wiemy, dlaczego jesteśmy narażeni na bezsenne cierpienie, poniżenie, rozkład. Gada, że życie jest gówno warte i tak jest, więc po co te protesty? Mówi się, że człowiek to istota szlachetna, że potrafi zaprowadzić ład w świecie. Komuż więc potrzebny jest Bóg? Ale jeśli znajdzie się ktoś taki, kto powtórzy mi ten kretyński slogan, to wierzcie mi, nie dam wiary tym bredniom. Żadnych telefonów. Co cię tak śmieszy? Nic na to nie poradzę, ale to naprawdę śmieszne. To leci na żywo do 67 stacji. Zostaw. Nie mam dzieci i byłem żonaty przez 33 lata z potworną jędzą. Pan Hackett chce z panem mówić, niech się odpieprzy. Wyczerpał mi się repertuar bzdetów, brakuje mi już pomysłów.